Zdaję sobie dobrze sprawę, że to, co ja mówię do Państwa, jest bardzo niepopularne, ale mogę sobie na to pozwolić, żeby powiedzieć prawdę, bo ja tutaj niczego nie wymyślam. Wszystko to, co czytam werset po wersecie, omawiam z Biblii, wyjaśniam, rozważam. Bo Ewangelia nie jest skomplikowana, przecież była dla prostych ludzi. Jezus mówił do prostych ludzi, no i wszyscy go słuchali i w miarę dobrze rozumieli. Ale z czasem przyszli religianci różni i dla swoich własnych interesów i potrzeb wszystko pokomplikowali, tak żeby służyła Ewangelia ich interesom. A ja wracam do źródła i wyjaśniam tak jak mogę to, co jest prawdą, tak jak jest. Jestem niezależny, od wszelkich źródeł finansowania, bym tak powiedział. Bo ten, kto jest finansowany przez kogoś, jest zależny od tego kogoś i musi mówić to, co ten ktoś chce. Jest uzależniony od tego, no kto płaci, ten wymaga, jak jest powiedziane. Tak, no więc ja nie jestem ani pastorem, nie zbieram na tacę, nie zbieram do koszyczka, ani księdzem, ani biskupem, ani nikim takim, ani politykiem. Nie finansuje mnie ani miasto, ani gmina, ani rząd, ani zarząd, ani nikt inny, ani partia polityczna, czy jakaś fundacja, czy jeszcze coś innego. Oczywiście są też tacy, którzy chełpią się tym, że są niezależni, bo nikt ich nie finansuje, za wyjątkiem społeczeństwa, a więc państwa, którzy tam wpłacacie na jakieś konto, czy na jakieś inne tam portale internetowe typu zbiórka.pl, czy Patronite, czy jeszcze coś, gdzie zbierają finanse na swoją działalność, tak żeby wystarczyło na pokrycie kosztów. No ale oni są tylko pozornie niezależni, przynajmniej tak im się wydaje, ponieważ oni są zależni od tych ludzi, którzy to finansują, od tego społeczeństwa, które słucha tych ich programów, no i finansuje to, ponieważ im się podoba to, co oni mówią. Więc oni muszą mówić to, co się podoba tym ludziom. Ja tego nie muszę robić, bo nie apeluję o żadne pieniądze, żadne zbiórki. Pan Bóg mnie finansuje, jak na razie. Wierzę i ufam w opatrzność Bożą. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, jak mówi Psalm 23. No i ja na tym polegam. Więc nawet wyłączyłem reklamy, jak żeście zauważyli, żeby tutaj nie zakłócały odbioru. Chociaż nie wiem, czy tam YouTube nie wrzuca jakichś reklam, mam nadzieję, że nie. A więc nie muszę się nikomu przypodobywać. I mogę Słowo Boże wam przedstawiać tak, jak ono jest, bez żadnych zmian, bez przekręcania czegokolwiek, bez jakiegoś nadinterpretowania czy czegoś takiego. A czytam już to regularnie od 40 lat, więc chyba coś na ten temat wiem. Rozumiem, że to może budzić wściekłe reakcje niektórych takich religiantów, zwłaszcza tych, których demaskuje Słowo Boże, no ale jestem do tego na kanale przyzwyczajony od wielu lat. Zapraszam do kolejnego odcinka. Dalej będziemy rozdział 4 rozważać, rozkminiać. Tym razem rozmowa Samarytanka z Jezusem na temat wojny dwóch religii. Zapraszam. Jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, są trzy wymiary tego spotkania Jezusa z Samarytanką. Pierwszy wymiar to jest taki ludzki, spotkanie mężczyzny z kobietą. Drugi to jest wymiar taki, nazwijmy go religijny, to jest spotkanie dwóch konkurujących ze sobą religii. No i trzeci wymiar, spotkanie Boga z człowiekiem. Dziś omówimy ten drugi aspekt, no ale przeczytajmy najpierw tekst, tych kilka wersetów. Może od 19 rozpocznę. Bowiem przypomnę, że Jezus w rozmowie z Samarytanką objawił jej, czy zdemaskował, że ona miała 5 mężów, a teraz ma 6, który nie jest jej mężem sakramentalnym, więc Samarytanka, kiedy to usłyszała, była w szoku, zaskoczona, no i orzekła, że w takim razie on musi być kimś więcej niż tylko zwykłym mężczyzną. Zobaczmy. Kobieta powiedziała mu: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć na tej górze,
A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie trzeba oddawać cześć Bogu. Jezus powiedział jej: Kobieto, wierz mi, że przychodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów. Ale przyjdzie godzina, i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy tak Go czczą. Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, winni Go czcić w duchu i w prawdzie. I tu widzimy wyraźny zwrot w tej rozmowie. Następuje, gdy Jezus właśnie ujawnia życie prywatne tej Samarytanki i ona wtedy dostaje niezbity dowód, że rozmawia nie ze zwykłym facetem przystojnym jakimś, tylko rozmawia z prorokiem Bożym. No a prorok jest fachowcem w dziedzinie na przykład religijnej. No i skoro ma już tą okazję, żeby porozmawiać z prorokiem, to skorzysta z tej okazji i zapyta go o coś, co było dla niej niezmiernie ważne. No chciała wiedzieć, czy ona i Samarytanie oddają we właściwy sposób cześć Bogu. No bo Żydzi na południu, ci mieszkający w Judzie i skupieni wokół Jerozolimy, bo Samaria była powyżej, później tutaj pokażę jeszcze mapę, no oni na odmienny sposób oddawali cześć Bogu, o czym za chwilę. No i Samarytanie nie rozmawiali z Żydami, a Żydzi też Samarytan uważali za nieczystych i wszystko, co w ogóle Samarytanin dotykał, czy czym się posługuje, nawet jego przedmioty są nieczyste. I gdyby Żyd dotknął takiego przedmiotu, zaciągnie nieczystość. Także Żydzi unikali jak ognia kontaktu z Samarytanami. No, dlatego właśnie Samarytanka go tak z przekąsem zapytała w początkowej tutaj fragmentach, że chcesz się napić wody, ale nie masz nawet naczynia, którym byś naczerpał tą wodę. No bo gdyby Jezus użył naczynia Samarytanki, no to jasna jest sprawa, że no po prostu zaciągnąłby nieczystość. Więc ona tak pyta go, no skąd weźmiesz naczynie? Przecież nie możesz dotykać mojego, bo będziesz nieczysty jako Żyd, dotykając naczynia samarytańskiego. Żeby wyjaśnić, skąd wziął się ten konflikt religijny między Samarytami, te uprzedzenie między Samarytanami a Żydami, no trzeba by było cofnąć się trochę do historii, no przynajmniej o 1000 lat przed Chrystusem, gdy, no albo nawet trochę więcej, bo na początku nie było tego podziału. Żydzi stanowili jedno państwo, to była jedna religia i jedno państwo, tak? Kiedy Żydzi wyszli z Egiptu, uciekli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, przez pustynię do ziemi obiecanej, to pod wodzem Jozłego podbili tą ziemię, podporządkowali ją sobie, no i podzielili ją tak jak potrafili między 12 pokoleń Jakubowych. Tak, to było takich 12 pokoleń, 12 takich klanów, rodów pod wodzą patriarchów. No i tutaj mamy mapę takiego podziału. Gdzieś około 1000 rok przed Chrystusem, tutaj widzimy, jest to jedno państwo podzielone administracyjnie tylko, ponieważ tak mówię, tam była jedna religia, tam nie było jakichś podziałów rasowych czy czegoś, to był jeden naród, jedna religia, a podział był czysto administracyjny, tak, Polska dzieli się na ileś tam województw, tak, oni dzielili się na 12 właśnie takich pokoleń. No i ze stolicą w Jerozolimie oczywiście, która była stolicą i polityczną, i religijną. No i nastał taki czas, że po podboju tej ziemi obiecanej, no, Żydzi coraz bardziej oddalali się od Boga, coraz bardziej zaglądali w kierunku pogan, chociaż Mojżesz, czy Pan Bóg przez Mojżesza nakazał im trzymać się z daleka od pogan i nie mieszać się razem z poganami. Mieli stanowić świadectwo przed całym światem Bożego ludu i tej Bożej prawdy. Żyć w zupełnie odmienny sposób niż żyją poganie, którzy po prostu byli zepsuci. No tu już nie będę opisywał, że oni na przykład potrafili składać w ofierze swoim bożkom, licznym bożkom, bardzo wielu tam było różnych bożków, potrafili składać w ofierze swoje dzieci nawet, tak? Żywe ofiary z ludzi. Nawet gdzieś tam czytałem, że wydzierano serca tym dzieciom
rozpruwano, no, okropne rzeczy, palono żywcem i składano tym bożkom, molochom jakimś, czy komuś tam innemu. Więc Żydzi nie mieli brać ani wzorca, ani przykładu z pogan, wprost przeciwnie, mieli się z nimi nie mieszać, nie żenić, nie wychodzić za mąż, trzymać się od nich z daleka, nie dotykać się w ogóle ich, a poganie dyskretnie mieli obserwować, jak żyją Żydzi i w ten sposób nauczyć się, kim jest Bóg prawdziwy, który prowadzi Boży lud, wyprowadził go z Egiptu. Tak, w odróżnieniu od ich bożków, które domagały się takich okrutnych rzeczy. Tak, no, o reszcie zepsucia już nie będę mówił, Sodoma, Gomora i tak dalej. Takie rzeczy działy się wśród pogan. No ale Żydzi zapragnęli, zaglądali zazdrosnym okiem na pogan, zazdrościli im na przykład, że oni mają królów i taki system polityczny, tak, gdzie byli królowie, oni mieli swoje złote pałace, jeździli w złotych powozach, no i poganie się mogli chełpić, jaką oni mają władzę wspaniałą, jakich królów, jakie pałace, jakie powozy i tak dalej. Natomiast Żydzi byli prowadzeni czy kierowani przez, no, sędziów. To byli ludzie, którzy po prostu zajmowali się sądzeniem. No, zawsze są jakieś konflikty między ludźmi, więc takich sędziów trzeba było powołać do rozstrzygania tych konfliktów. Natomiast Pan Bóg chciał być ich królem i tak jak ich prowadził przez 40 lat przez pustynię, tak chciał ich nadal prowadzić. Natomiast oni chcieli mieć króla, no i zażądali tego króla. W końcu Pan Bóg się ugiął, dobra, dam wam króla. Przez proroka Samuela ostrzegł ich jednak, że taki król, no nie chciejcie takiego króla, bo taki król będzie was po prostu wyzyskiwał, tak? Będzie was okładał daninami, obowiązkowymi pracami, będziecie musieli służyć wojsku, wasza młodzież, będziecie musieli płacić wysokie podatki, przecież utrzymanie dworu kosztuje, utrzymanie armii kosztuje, utrzymanie tego całego aparatu państwowego, tych różnych urzędników, urzędasów i wszelkich innych, to są wszystko koszty. Do tej pory ja, Pan Bóg, was prowadziłem, no ale wy chcecie króla, dobra, będziecie go mieli. Ale w domyśle pożałujecie tego. No i tak się też stało później, w późniejszym czasie, no ale tutaj na razie jest etap właśnie, że oni chcieli tego króla, no i Samuel namaścił na króla Saula. Saul został królem, bardzo dobrze zaczynał, jako człowiek skromny, cichy, pobożny, zaskoczony tym w ogóle, że został namaszczony na króla i że jest teraz królem. Nawet chciał orać własne pole, jak już został namaszczony. Tak był z tym zszokowany i nie dowierzał chyba własnemu szczęściu, że wziął zaprząg woły i zaczął orać własne pole, zanim został przekonany przez innych, że król tak nie robi, bo ma od tego ludzi, którzy za niego robią. Prawda? Pracują, płacą podatki i utrzymują króla i jego dwór. No i on królował przez jakiś tam czas, coraz bardziej był zepsuty, coraz bardziej oddany zamiast Bogu, bożkom, a na samym końcu, no źle skończył, no zginął w jakiejś wojnie, bardzo marnie, no a w ostatnich dniach swojego życia, czy latach chodził nawet do wróżek, już nie do proroka, nie do Boga, nie Boga pytał o to, co ma czynić, ale wróżek pytał o przyszłość swoją. No i marnie skończył, zginął. Po nim królował Dawid, który był bardzo dobrym królem, rywalem zresztą Saula. Saul go ścigał przez wiele lat, żeby mu uniemożliwić objęcie tronu, bo liczył, bo myślał, że po prostu Dawid chce go zdetronizować. Dawid nie miał takiego zamiaru, ale otrzymał od Boga te królestwo i królowanie po śmierci Saula. No i królował przez dość długi czas, nie pamiętam ile dokładnie. No i po jego śmierci, był to chyba najwspanialszy król w dziejach Izraela, który dużo dobrego zrobił, ale też miał swoje za paznokciami, bardzo dużo złego też zrobił, grzeszył, zabił człowieka, scudzołożył. No tutaj nie będę całej jego historii życia opowiadać, jest bardzo ciekawa. No i po śmierci Dawida, jego syn Salomon objął królowanie. No i już było nieco gorzej, ponieważ Salomon już nie był tak oddany Bogu. Miał 700 żon i 300 nałożnic, czyli kochanek.
No i ten cały potężny dwór musiał być utrzymywany z czegoś, no. Plus wielu ministrów, jakichś tam pewnie urzędników i tak dalej, wojsko oczywiście, wszystko to trzeba było utrzymać, więc lud został obciążony dużymi podatkami, dużymi daninami. Dodatkowo Salomon był takim królem, jakby to powiedzieć, no, dostosowującym się do świata, a mając 700 żon, z których większość chyba stanowiły poganki, no on ulegał tym żonom i różnym ich namowom, no i budował różne tam świątynki jakieś, czy inne miejsca kultu na jakichś wyżynach, czy pagórkach, no i dał się po prostu zwieść. No i to budownictwo kwitło za jego czasów. Niejakim ministrem budownictwa był niejaki Jeroboam, człowiek młody i prężny, też wywodzący się z ludu, ale został awansowany na ministra budownictwa, ponieważ znakomicie się sprawował w tej roli. No i Salomon budował, przymuszając ludzi do ciężkich robót publicznych, nie? Więc to było naprawdę ciężkie, no ale ludzie się nie buntowali, no bo jednak Salomon to był syn Dawida osławionego, którego wszyscy uwielbiali, był najwspanialszym królem, traktował ludzi Dawid z miłosierdziem, z miłością, z łaską, ze zrozumieniem, bardzo empatyczny taki król, ale jednocześnie też potrafił walczyć o swoje i utrzymał Izraela w granicach, poganie go nie atakowali, więc był dobrym, bardzo dobrym królem. Salomon też dobrze zaczął, ale źle skończył, ponieważ dał się zwieść tym wszystkim bożkom. Po 40 latach jego królowanie się zakończyło. No i po śmierci Salomona w naturalny sposób królestwo powinien objąć jego syn. Roboam się nazywał, na imię miał takie, no takie były imiona wtedy, może dla nas dziwne. No i przypadkowo Jeroboam, je z przodu, Jeroboam, no to był ten właśnie człowiek, który był ministrem budownictwa, on uciekł do Egiptu za czasów życia Salomona, ponieważ jeden z proroków zapowiedział, że w związku z tym odstępstwem Salomona, z jego zwiedzeniem i odejściem od Boga, Bóg odbierze mu część tego królestwa i jego potomkom, jemu jeszcze nie, ale jego potomkom. Jemu nie ze względu na jego ojca Dawida, bo Bóg kochał Dawida i bardzo, Dawid się bardzo Bogu podobał. Był mężem po myśli Bożej, tak został nazwany. Natomiast Salomon, no jeszcze mu Pan Bóg nie odbierze tego królestwa, ale obiecał, że zrobi to po jego śmierci i podzieli to królestwo przez wzgląd właśnie, ze względu na odstępstwo Salomona. No i Salomon dowiedział się, że tym następcą jego, który ma to podzielić, przypaść mu ma część tego królestwa, jest właśnie jego minister budownictwa i infrastruktury, niejaki Jeroboam. Ten Jeroboam, jak się dowiedział, że Salomon o tym wie, o tym proroctwie, no to musiał się salwować ucieczką do Egiptu, no bo Salomon zaczął go ścigać. No, popełnił ten sam błąd, który wcześniej Saul popełniał, ścigając Dawida. Teraz Salomon ścigał Jeroboama. No ale Jeroboam uratował życie, uciekając do Egiptu. No ale po śmierci Salomona no, ludzie się zebrali w Sychem. Lud cały przybył do Sychem, żeby obwołać nowego króla, którym miał zostać syn Salomona, Roboam. Sychem jest właśnie na terenie dzisiejszej Samarii. No wtedy to jeszcze się tak chyba nie nazywało Samaria. Cały czas było jedno królestwo izraelskie i te 12 pokoleń. No i tak mniej więcej w geograficznym środku, o mniej więcej tutaj, w geograficznym środku leżała ta ziemia samarytańska. Jeszcze wtedy się tak nie nazywała. No i wtedy na scenę dziejów wkracza Jeroboam, który powrócił z wygnania, pamiętny na proroctwo tego proroka, że on ma objąć królowanie. No i w tym czasie lud też gromadzi się tam właśnie w tym Sychem. No i zadaje takie pytanie temu przyszłemu królowi Roboamowi, synowi Salomona, który wtedy miał być królem. Czy on zamierza tak samo rządzić jak jego ojciec Salomon? Bo oni byli bardzo niezadowoleni z tych rządów i zapytali go, poprosili go o to, żeby on ulżył ich doli ciężkiej, charuwie, którą musieli na pańskim po prostu tą pańszczyznę odrabiać, te podatki ciężkie płacić.
I poprosili go, żeby zelżył trochę tych robót, tych podatków i tego wszystkiego, żeby im po prostu było lżej ekonomicznie i żeby było im lżej żyć. No i Roboam odpowiedział na to, że zapyta starszych i młodszych, no i poradził się najpierw starszych. Ci starsi, doświadczeni ludzie powiedzieli mu: tak, posłuchaj ludu, zelżyj te podatki, zelżyj te wszystkie daniny i nie bądź taki tyrański jak twój ojciec, to lud cię pokocha, cię polubią. Po prostu bądź dla nich łagodniejszy, w inny sposób rządź krajem, nie tak jak twój ojciec Salomon. No i Roboam postanowił jeszcze zapytać o radę młodszych, swoich rówieśników. Roboam dobiegał wtedy tak pod 40, no więc nie był taki młody, no ale według standardów dzisiejszych to jest jeszcze młodzież. Więc zapytał swoich kolegów i rówieśników dworskich z czasów swojej młodości, kiedy był na dworze swojego ojca Salomona, co oni na to. No i ci młodzi powiedzieli hardo, że nie, nie słuchaj starszych, posłuchaj nas. My doradzamy ci, żebyś był jeszcze twardszy niż twój ojciec i jeszcze bardziej ostro, twardo i tyrańsko rządził tym krajem. Dociśnij ludziom śrubę, przykręć im śrubę, po prostu podatki, roboty i tak dalej. A jeżeli ktoś będzie nieposłuszny, to go potraktuj pałką, kulami gumowymi, strzelaj do nich jak trzeba będzie, żeby ludzie wiedzieli, kto tu rządzi. Tak, no i jeżeli twój ojciec, czyli Salomon, rządził tam jakąś rózgą, to ty pałką żelazną, tak? No i wytocz najcięższe armaty, żeby zdyscyplinować ludzi, zmusić ich do roboty. Najprawdopodobniej ci młodzi ludzie myśleli sobie, że będą żyli znowu tak jak za czasów Salomona, teraz pod rządami Roboama, no i będą korzystali z tego, że ludziom się dociśnie śrubę, będą ciężko harowali, podniesie się im wiek emerytalny, zmusi do ciężkiej roboty i płacenia podatków. No jak nie, to pałą, jak nie będą słuchać. Co najwyżej tam niech mają ciepłą wodę w kranie, a reszta należy do nas. Tak? I znowu będą żyć na koszt ludzi, bawiąc się dobrze, będąc tymi dworzanami i tą elitą, która tam rządzi tym krajem. No i Roboam postanowił posłuchać rady tych swoich rówieśników, tych młodszych, a odrzucił rady starszych. No i powtórzył to ludowi. Jak lud to usłyszał, to wzburzył się bardzo. Wzburzył się bardzo i posypały się kamienie, także Roboam musiał się salwować ucieczką chyba na koniu albo na rydwanie do Jerozolimy. No tam nie wiem, czy chyba coś urzędnicy nawet jego zginęli przy tej okazji tego buntu. I lud powiedział, że wybierze sobie innego króla. No i wybrali sobie, bo akurat właśnie wrócił Jeroboam i pojawił się na scenie. I to tu właśnie się zaczyna historia Samarii. Od tego momentu. No i po prostu kraj został podzielony. Tak, Roboam, następca Salomona, jego syn rządził na południu, czyli na dwóch pokoleniach. Tutaj mamy na mapie te dwa pokolenia. Juda i tam Symeon, ewentualnie kawałek Beniamina też, ale ta granica gdzieś tam na ziemiach Beniamina mniej więcej przebiegała, nie wiem, czy przez środek, czy jakoś inaczej. Przyjęto, że dwa pokolenia pozostały wierne, przede wszystkim Juda, z którego się wywodził Dawid, Salomon i cała reszta, czyli tak zwany dom Dawida, no a reszta pokoleń, czyli 10 pokoleń się odłączyło i utworzyło Królestwo Północne. Tak, no oni leżeli powyżej. No i to Królestwo Północne pod rządami Jeroboama początkowo nie było wiadomo, jak będzie się to wszystko rozwijać. No i tutaj na scenę wkracza polityka, jak zwykle, bo jak widać przyczyna tego rozłamu, tej schizmy, tak można nazwać, nie była religijna, tak jak się może powszechnie sądzi. Przyczyną tej schizmy, tego rozłamu, przecież były ewidentnie warunki życia, no, ekonomia. No, ludzie chcieli po prostu lepiej żyć, mniej harować, mniej być obciążeni podatkami i tak dalej, a więcej mieć z tego dla siebie. No a król też chciał oczywiście opływać w bogactwa i pławić się w luksusach wraz ze swoim dworem i ze swoimi przyjaciółmi młodymi, którzy
Pewnie byliby takimi tłustymi kotami, dostaliby jakieś synekury, ten ministrem, ten wiceministrem, tamten jeszcze jakimś naczelnikiem czy kimś tam innym. No i no nie udało się to, doszło do podziału. No i teraz religia w to wszystko też wkracza, bo religia w tamtych czasie była takim czynnikiem integrującym. Ludzie, nawet bardziej narody, się integrowały wokół jakiejś religii, jak wobec polityki. Tak? Polityka była jakimś czynnikiem integrującym, narodowość, język i tak dalej, ale niezmiernie ważnym takim czynnikiem integracyjnym, scalającym, była w tamtych czasach religia. A szczególnie w przypadku właśnie ludu Bożego, ponieważ oni się koncentrowali wokół tej religii zwanej Mojżeszową, czy Abrahamową, wokół Boga Jahwe, który prowadził ich przez cały czas, no aż do tego momentu, bo tutaj w czasie tego rozłamu doszło nawet do, no mogło się to zakończyć przelewem krwi, ponieważ Roboam zorganizował wojska, plemię judzkie, zwołało, skrzyknęło wojowników, no i wyruszyli na północ, żeby przywrócić porządek i jedność. No ale prorok w ostatniej chwili powstrzymał, ponieważ Bóg nie chciał rozlewu krwi, przelewu krwi bratniej, i żołnierze wrócili z powrotem do Judy. Uspokoiło się to trochę, no ale dla Jeroboama dopiero się historia zaczęła, no bo teraz tak. Ponieważ była wspólna religia cały czas, co prawda kraj się podzielił granicą na północ i na południe, no ale trzeba było teraz ten kraj północny, te królestwo północne izraelskie jakoś utrzymać. A gdyby ludzie, ci religijni Żydzi, dalej pielgrzymowali na południe do Jerozolimy, Jerozolima była w centrum tego królestwa południowego, judzkiego, no to powstałyby z biegiem czasu, te różnice by się zacierały i ludzie by stwierdzili, no, że skoro my tam pielgrzymujemy i świątynia jest w Jerozolimie, tam składamy przynajmniej raz w roku ofiary, a ci co pobożniejsi nawet 3 razy w roku, czy bliżej mieszkający, tam na święto namiotów, święto prześników i najważniejsze święto Paschy, tam przybywali do Jerozolimy, no to ci z Królestwa Północnego będą tam przez całe lata pielgrzymować i w końcu to się znowu zintegruje, no a król, nowy król Jeroboam, straci być może swoją władzę wtedy. A w tamtych czasach strata władzy często równała się ze stratą głowy. Więc zaczął kombinować. Już nie liczyło się to, żeby być pobożnym, żeby postąpić zgodnie z przepowiednią proroka, tylko liczyła się własne 4 litery bardziej. No i tak wykombinował, że ustanowił nowe miejsca kultu, jedne w Dan, a drugie w Betel. Betel było na południu, Dan na północy, na skrajach jakby tego królestwa nowego samarytańskiego czy izraelskiego. Więc tak dla wygody ludzi dość to taka decyzja była przemyślana i strategiczna, że no, ludzie, którzy mieszkają bardziej na północy, do Jerozolimy mają nawet 100 kilometrów lub nawet trochę więcej. No ale do Dan będą mieli kilkanaście, najwyżej kilkadziesiąt. A ci, którzy mieszkają bliżej Jerozolimy, tam bardziej na południu, to po drodze natkną się na Betel, w którym będzie też świątynia i miejsce kultu, więc po co mają jeszcze iść tam 20 czy ileś kilometrów do Jerozolimy, skoro mogą zatrzymać się już w Betel i tam złożyć stosowne ofiary i tak dalej. Tak pomyślał, tak też zrobił. Dodatkowo też musiał zadbać o to, żeby ten kult religijny, ta wiara mojżeszowa, no kult składania ofiar dalej się rozwijał i no mógł mieć tam wyraz w tym Królestwie Północnym. No przecież oni byli oddzieleni teraz od stolicy religijnej w Jerozolimie i od tych kapłanów, którzy głównie tam byli, więc trzeba było znaleźć nowych kapłanów. No i powyznaczał tych kapłanów, zaprosił ludzi, którzy tylko chcieli być kapłanami, nic więcej. Kto chciał być kapłanem, mógł zostać po prostu kapłanem, przywdział jakiś tam strój kapłański, czy efod, czy coś takiego, no i mógł pełnić taką rolę kapłana. Oczywiście to wszystko było niezgodne z prawem mojżeszowym, niezgodne z tym, co Bóg nakazał, żeby przestrzegać literalnie
Dokładnie tych nakazów tam przecież były dokładnie opisane, jak mają wyglądać te stroje kapłańskie, jak ma liturgia wyglądać, jak ma porządek być tych wszystkich składania tych ofiar, nabożeństw, wszystkiego. Tam było dokładnie wszystko w prawie mojżeszowym opisane. A trzeba tutaj nadmienić, że oni uznawali w ogóle pięcioksiąg Mojżesza, czyli też i prawo mojżeszowe, ponieważ wszystko to, co było przed tym rozłamem, przed tą schizmą, no, dotyczyło całego Izraela, a więc też i tych Samarytan, późniejszych Samarytan, nie? To wszystko, co było wcześniej, to było również ich częścią, ich historii. Natomiast od tej schizmy, no to już były odrębne historie. No i prorocy, którzy się pojawili po tej schizmie, no, już nie byli uznawani. Ich księgi te prorockie już nie były uznawane przez Samarytan. Żydzi, ci z południa, nadal je uznawali oczywiście. Dlatego się mówi, że żaden prorok nie pochodzi z Samarii, tak? Tak o Jezusie powiedzieli faryzeusze w późniejszym tam jakimś fragmencie. Natkniemy się na niego, ponieważ no, ze Samarii no, nie pochodził już żaden prorok, ponieważ Samaria już była w zasadzie no, heretycka, tak można powiedzieć, ponieważ no, oni odłączyli się od tego kultu, ustanowili swoje własne jakieś tam świątynie, też w Sychem składali jakieś ofiary na pagórkach. No a drugi cios dla tej schizmy, dla tego rozłamu zadał najazd Asyryjczyków. Ten rozłam był w 900, mniej więcej 900 lat przed Chrystusem, kiedy to się stało, a 200 lat później, około 700 lat przed Chrystusem, nastąpił najazd Asyryjczyków. No i ta inwazja spowodowała podbicie tego Królestwa Samarytańskiego, czyli w zasadzie nie Samarytańskiego jeszcze, to było Królestwo Izraela Północnego, Izrael Północny. Nie wiem, kiedy, skąd wzięła się nazwa dokładnie Samaria i kiedy tak nazwano tą krainę. W każdym razie to był Izrael Północny, gdzie mieszkali Żydzi, heretycy, no, schizmatycy. Asyria najechała, podbiła ten kraj, tę ziemię, uprowadziła znaczną część Żydów do Babilonu, tam osiedliła, a na ich miejsce przybyli mieszkańcy poganie, po prostu z Babilonu i tam ze wschodu skądś i z północnego wschodu. No i ci poganie zaprowadzili tam swoje religie, wymieszało się to wszystko, tak zwany synkretyzm religijny się to nazywa, czyli pomieszanie różnych religii do tego stopnia, że to nawet przeszkadzało w jakiś sposób królowi i tam jakieś zamieszanie się wielkie zrobiło. Także król babiloński czy tam asyryjski wysłał tam poselstwo, żeby jeden z kapłanów czy jacyś kapłani tam uprowadzeni wrócili z powrotem na tę ziemię północnego Izraela, które były już teraz po prostu kolonią, skolonizowaną przez Asyryjczyków, ale żeby oni tam wrócili, no i jednak, żeby ten kult Jahwe, choć już całkowicie heretycki i wypaczony, ale żeby tam jednak był, żeby jakiś porządek zaprowadzić. No i tak to się dalej toczyło i w wieku chyba IV przed Chrystusem nastąpił najazd z kolei babiloński na Królestwo Południowe, Królestwo Judzkie, które utrzymywało cały czas tą prawowierną linię religijną, no ale oni też grzeszyli, nie podobali się Bogu i Bóg ukarał ich, zapowiedział to przez proroka, głównie Jeremiasza, ale też inni też, że jeżeli nie zmienią się, nie nawrócą się, to dostaną się w niewolę. No i Babilończycy najechali ten kraj, południową część, czyli po prostu Judę, Jerozolimę podbili, zniszczyli, zrujnowali, zburzyli świątynię. To było pierwsze zburzenie świątyni. No i uprowadzili też Judejczyków do Babilonu. No i po 70 latach Bóg zlitował się nad tym narodem. Król Cyrus babiloński ogłosił, że mogą wrócić do swojego kraju i go odbudować, łącznie ze świątynią. No i wtedy pojawiło się światełko nadziei na pojednanie między tymi z północy, chyba już Samarytanami,
Oni już byli wymieszani tam z poganami, choć wielu tam Żydów nadal mieszkało, takich, którzy wierzyło w Boga Jahwe, w Boga Izraela, który wyprowadził ich z Egiptu, ich naród, ale byli w znacznej części pomieszani z tymi poganami. Wtedy pojawiło się takie światełko nadziei, że dojdzie do jednak do pojednania i pogodzenia się tych zwaśnionych, rywalizujących religijnie narodów, które w zasadzie były kiedyś jednym narodem. No i mają teraz odmienne religie. Ale niestety nie doszło do tego, bo co prawda Samarytanie wysłali tam swoją delegację, która zaproponowała Żydom wracającym, Judejczykom wracającym z niewoli wspólną odbudowę, wspólną pracę przy odbudowie świątyni, ale Judejczycy się na to nie zgodzili, bo oni z heretykami gadać nie będą. Nie współpracuje się z ludźmi, którzy zostali wyklęci, są schizmatykami, no i mogliby się pobrudzić po prostu również przez nich. Skoro tamci mają taką synkretyczną religię i wprowadzili wiele elementów pogaństwa do judaizmu, no to z takimi ludźmi się nie rozmawia. No i wtedy zgasła ta ostatnia nadzieja na pojednanie. No i tak to trwało do czasów Jezusa i do czasów, kiedy Jezus spotyka Samarytankę. No i Samarytanka jest świadoma tego, że ona jest grzesznicą, że ona błądzi. No i może właśnie to ją uratowało, bo gdyby ona tego nie była świadoma, no tak jak współcześni ludzie. No współcześni ludzie nie wiedzą, że błądzą, są przekonani, że są w jakiejś prawdziwej religii, jedynie słusznej, która ich zbawi i doprowadzi do Królestwa Wiecznego, do Królestwa Bożego, do zbawienia. Ci współcześni ludzie, no choćby na przykład Świadkowie Jehowy. No nie trzeba od razu być Świadkiem Jehowy, żeby być zwiedzionym i żeby myśleć, że religia doprowadzi człowieka do zbawienia, do wrót nieba. Tak? Świadkowie Jehowy w to święcie wierzą, że tylko ci, którzy są w organizacji Świadków Jehowy, bo chyba to nie można nazwać kościołem, no w religii Świadków Jehowy, tylko ci zostaną, mają szansę na zbawienie. Nie zostaną wszyscy zbawieni, ale mają taką szansę. No tutaj nie będę szczegółów może ich doktryny opowiadał. W każdym razie oni nie wiedzą o tym, że są zgubieni, nie wiedzą o tym, że są zwiedzeni i dlatego nie szukają prawdy. Samarytanka szukała. Ona wiedziała, że jest grzesznicą, wiedziała, że żyje z 5 czy 6 facetami, już 6 był. No, ci ludzie, którzy ją otaczali, całe to społeczeństwo, krzywo na nią patrzyło i uważało ją za kobietę niemoralną, źle się prowadzącą. No, była po prostu odrzucona, więc szukała, chciała dowiedzieć się, czy ona we właściwy sposób czci Boga. Chociaż tyle. Bo my, Samarytanie, czcimy Boga na tej górze, jak powiedziała. Tam było jakieś miejsce kultu. Natomiast wy, Żydzi, czcicie w Jerozolimie, w świątyni. Kto ma rację? No, ten sam problem się pojawia i dzisiaj, tak? Mamy różne religie. W obrębie chrześcijaństwa są 3 główne nurty: prawosławny, katolicki i protestancki. No i tak samo jak historia lubi się, jak widać, powtarzać, jak doszło do schizmy w ludzie Bożym 900 lat przed Chrystusem, nie? Podział rozłamu, tak, i schizma była w 1054 roku w chrześcijaństwie. No i można by było powiedzieć, że historia się powtarza, bo no powód w zasadzie też był dość podobny. Powód był polityczny, to była po prostu walka o władzę, walka o szacunek. No stało się to tak, że były 2 jakby główne takie ośrodki chrześcijaństwa w X czy XI wieku. Jednym było to chrześcijaństwo zachodnie ze stolicą w Rzymie, a drugie chrześcijaństwo wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu. No i w Konstantynopolu urzędował patriarcha Konstantynopola. Nie pamiętam jego tam imienia, to zresztą nieważne. No a w Rzymie był papież. I te różnice się zaznaczały między wschodem a zachodem też kulturowo i też mentalnościowo. Tak? Na zachodzie jak gdyby tam panował taki większy kult polityczny, władzy, hierarchiczny. No i ten papież sobie podporządkował całą zachodnią tą
te chrześcijaństwo we wszystkich krajach, gdzie tam panowało chrześcijaństwo. No i zhierarchizował to w ten sposób, że byli po prostu hierarchowie, biskupi, a na najwyższym był papież, który rządził całością, zarządzał całością. On po prostu miał władzę absolutną. Natomiast na wschodzie była większa, no nie powiem demokracja, ale jakby większa wolność i swoboda. Tak? Były różne patriarchaty różnych tam większych miast czy krajów, ale one dysponowały większą niezależnością, większą swobodą, no a taki najgłówniejszy był właśnie tam w Konstantynopolu. No i to było jednym takim zarzewiem, inny sposób zarządzania kościołem było jednym takim zarzewiem, no ale wiadomo, że w tle tego wszystkiego jest ekonomia, no bo to się łączy z tym, ile się pieniędzy z tego zbierze. I władza oczywiście, no i oczywiście ta chwała, którą się odbiera, tak, jako patriarcha albo papież, czy ktoś taki, no i cała ta hierarchia. Więc to było też powodem. No więc papież z Rzymu wysłał poselstwo, wysłał swoich posłańców, ambasadorów do Konstantynopola, legaci papiescy się nazywali. No i ci legaci, jak to w Sodomie i w Gomorze przyszli, tak jak onegdaj do Sodomy i Gomory prorok, żeby naprawić ten Konstantynopol i te zepsucie, które panuje tam na wschodzie, we wschodniej części chrześcijaństwa. No i w ostrych słowach położyli tą bullię, czy jak to się tam nazywało, papieską na ołtarzu w tym głównym kościele w Konstantynopolu i tam w ostrych słowach papież skrytykował cały ten zarząd, że tak powiem, i tego patriarchę, i cały ten wschód, i Konstantynopol, jak oni żyją, wszystko źle i tak dalej. No i wtedy patriarcha Konstantynopolu się wkurzył, no ale jeszcze zachował zimną krew i ogłosił zebranie, że będą tam obradować te najważniejsze głowy tego kościoła. Zwołał to zebranie, no a tych legatów papieskich, różnych tam biskupów i kardynałów usadził na końcu, w ostatnich ławkach, gdzieś tam. Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało, ale oni się bardzo obrazili, ponieważ nie doznali właściwego szacunku i czci, jakie im należne. Tak? No i nie czekając na decyzję papieża, odeszli stamtąd i nie czekając na decyzję papieża, wykleli tego patriarchę Konstantynopola, wrócili do Rzymu. No jak się patriarcha trochę otrzepał, ogarnął, to też wyklął, przeklął tego papieża, no i potem się już tam przeklinali nawzajem przez długie lata. Tak to wyglądało mniej więcej, jak wygląda kłótnia małych dzieci w piaskownicy. Tak? O to, kto jest ważniejszy, o zabawki, kto się czym będzie bawił, kto jest po prostu ważniejszy w tej piaskownicy. No i może światełko nadziei jakieś by się pojawiło na pojednanie, ale wyprawy krzyżowe, które nastąpiły gdzieś około 100 lat później, już całkowicie pogrzebały to. No więc tak widzimy, historia starotestamentowa jak gdyby powtarza się w Nowym Testamencie, a przyczyna z gruntu jest ta sama. Ludzki grzech, pycha, chciwość, miłość do pieniądza i tak dalej. Tu mam mapkę, jak to wyglądało w XI wieku po tej wielkiej schizmie. No i niechęci i uprzedzenia biorą się z różnic pomiędzy religiami. Te niechęci i uprzedzenia trwają do dzisiaj, a one, te różnice wynikają z pychy, z zawiści, z zazdrości, z próżnej rywalizacji, kto ważniejszy. I dopóki grzech będzie panował i królował, to będzie podsycał po prostu te różnice i uprzedzenia do końca świata i jeden dzień dłużej. Będą się dalej kłócić o to, kto ważniejszy, kto ma rację. Ale w chrześcijaństwie nie tak miało być. Nie po to przyszedł Jezus. Jezus przyszedł, żeby pojednać ojców z synami, żeby wszystkie zwaśnione dzieci do jednej owczarni były, w jednej owczarni. A miało się tak stać, dlatego że Jezus powiedział, że Bóg nie szuka takich czcicieli, którzy go czczą w jakimś tam określonym miejscu, czy na tej górze tam w Samarii, czy tam w Jerozolimie, w jakiejś świątyni jednej, drugiej, czy jeszcze gdzieś indziej w jakimś miejscu, czy w jakiejś religii, czy w jakiś inny tam specyficzny sposób. Jezus czcicieli szuka takich, którzy go czczą w duchu i w prawdzie.
Przecież prawda jest wszędzie, wszędzie może być. Wszędzie jest też Duch Boży. A więc jeżeli czcimy Boga w duchu i w prawdzie, no to nie są nam specjalne jakieś rytuały, zasady potrzebne i tak dalej. Jedyną zasadą jest właśnie ta prawda. Prawda jest w Słowie Bożym. Prawdą jest też Jezus. Jezus powiedział sobie, ja jestem prawdą, jam jest prawdą i drogą i życiem. A więc ten, kto czci Boga w duchu i w prawdzie, musi czcić w Jezusie tego Boga. Ale właśnie co to znaczy w prawdzie? No spróbujmy to wyjaśnić, bo ktoś powie, no ale co to jest prawda? No rzeczywiście tak powiedział Piłat też, mając tą prawdę o metr przed sobą. Spoglądał w oczy tej prawdzie i nie wiedział, gdzie jest ta prawda, co to jest prawda. A to właśnie Jezus jest prawdą. No tak, no ale jak tą prawdę, jak tą zasadę zastosować, jeżeli ludzie kłócą się bez końca o to, kto ma rację. Tak? Kto ma tą prawdę, kto ma rację, kto ma słuszność. No jak? Po prostu tak jak za czasów Piłata. Ten, kto jest blisko Jezusa, ten jest blisko prawdy. Ten, kto ma Jezusa w sercu, ten jest najbliżej tej prawdy. Co to znaczy mieć Jezusa w sercu? To znaczy być blisko Jezusa. Nie chodzi o taką bliskość, jak był Piłat, fizyczną bliskość. Akurat on miał taką możliwość. Mimo tego, że był blisko fizycznie, nie rozpoznał prawdy. Prawdziwa bliskość do prawdy, w stosunku do prawdy, to jest wtedy, kiedy my żyjemy tą prawdą. Czyli żyjemy Ewangelią, żyjemy Słowem Bożym. To jest właśnie ta prawda. Prawda jest Słowem Bożym, prawda jest Jezusem. To, co jest tu napisane o nauce Jezusa, jeżeli my ją rozumiemy i stosujemy we własnym życiu, żyjemy według tego, no to jesteśmy wtedy w prawdzie. Żyjemy wtedy w prawdzie. No ale jak ludzie to mają stosować, jak mają według tego żyć, jak tego nawet nie czytają. Większość ludzi raczej nie sięga do Biblii, żeby to czytać. Więc Jezus nie szuka takich czcicieli, którzy będą go w jakichś miejscach, czy na górach, czy w jakichś świątyniach czcić. Przecież pierwsi chrześcijanie nie budowali w ogóle świątyń. Spotykali się i modlili po domach. Świątynie były budowane dużo później. I im więcej tych świątyń wybudowano, a potem zborów i jakichś miejsc różnych kultu i zgromadzeń i wszystkiego, tym chrześcijaństwo coraz bardziej było skostniałe. Teraz jest obrośnięte głównie tłuszczem i właśnie tymi cegłami, z których zbudowano wiele różnych kościołów, zborów i wszystkiego innego. Przecież można się spotykać po domach, tak jak spotykali się pierwsi chrześcijanie. No jeżeli ktoś już bardzo chce w większej grupie, oczywiście też może w większym zgromadzeniu, ale przecież jest dość budowli, budynków, które można wynająć, zamiast przeznaczać ogromne pieniądze na budowę nowych. Ci pierwsi chrześcijanie też mieli pieniądze, bo zbierali różne dziesięciny, różne datki, też sprzedawali niektórzy swoje posiadłości i zanosili apostołom, żeby ci rozdzielali je potrzebującym, ludziom, którzy te pieniądze były używane na potrzeby, zaspokojenie ludzkich potrzeb, nieraz też i głodu, a nie na budowę, na zakupy materiałów budowlanych w celu wznoszenia budowli sakralnych. I trzeba przyznać, że tamte chrześcijaństwo rozwijało się we wspaniały sposób, a dzisiejsze nie umywa się w ogóle, choć mamy pełno świątyń, ale to chrześcijaństwo w ogóle nie umywa się do tamtego chrześcijaństwa z pierwszego wieku, gdzie świątyń żadnych nie było, ani budowli sakralnych, ani miejsc zgromadzeń, ani niczego takiego. Tam było prawdziwe chrześcijaństwo. Tu mamy takie chrześcijaństwo już skapcaniałe po prostu. Trudno to nazwać nawet chrześcijaństwem, to co się w tej chwili dzieje. To wprawdzie nie jest temat dzisiejszego tutaj dzisiejszej pogadanki, może innym razem. W każdym razie pytanie pozostaje takie. Co by było z twojego chrześcijaństwa, gdybyś nie chodził w ogóle do kościoła? Co by pozostało z twojego chrześcijaństwa? Co zmienia to, że ty chodzisz do kościoła? No powiedzmy, że ktoś co niedziela chodzi do zboru albo do kościoła. Ale gdyby nie chodził, gdyby to wyciąć, nie namawiam cię, żebyś to tak robił, ale gdybyś to wyciął nożyczkami ze swojego chrześcijaństwa, to co z niego pozostanie? Warto zadać sobie takie pytanie, przetestować się. Bo chrześcijaństwo, celem chrześcijaństwa nie jest chodzenie do kościoła. Celem chrześcijaństwa jest zmienianie życia, zmienianie myślenia, zmienianie naszej mentalności, tak żeby nie brać wzoru z tego świata i nie biec za tym światem pogańskim, tak jak
robili to ludzie właśnie wtedy, kiedy doszło do tego rozłamu w Izraelu. Chcieli mieć króla, bardzo im się to podobało. Inni mają króla, mają wspaniałe pałace królewskie, pozłacane dachy. Król jeździ w złotej karecy, wszyscy oddają mu pokłony i chełpią się dworem, tą elitą, która tam rządziła krajem, mieli wspaniałą armię i tak dalej. Ale my nie mamy brać wzoru z tego świata, tylko się przemieniać przez odnawianie umysłu w duchu i w prawdzie. Mamy być zanurzeni w Duchu Świętym. Mamy naśladować Jezusa, a nie ten świat. Patrzeć na to, co Jezus zrobił, jak On buduje swój Kościół, a my zamiast budować ten Kościół duchowy, czyli ludzi, którzy są w tym Kościele, to jest Kościół Boży. Ciało Jezusa składa się z członków, z ludzi. Nie z poszczególnych budowli sakralnych, tylko z ludzi. To jest Boży Kościół. A ludzie zamiast budować ten Boży Kościół, to wolą budować budowlę z cegieł i cementu. No i tak niekończące się właśnie między Żydami a Samarytanami, tak teraz mamy niekończące się właśnie między katolikami, protestantami a prawosławnymi. Kościół w rozumieniu Ewangelii to jest całkiem coś innego niż to, co jest w rozumieniu dzisiejszego współczesnego świata. A więc Bóg nie pragnie, żebyśmy Go czcili w jakichś religiach, czy w jakichś miejscach, zborach, kościołach, organizacjach religijnych, czy jeszcze czymś innym. Bóg pragnie, żebyśmy Go czcili w duchu i w prawdzie. I ci, którzy czczą Boga w duchu i w prawdzie, tak jak On nakazał, ci nie czynią rozłamów, nie czynią podziałów, tylko są jedno. Ci prawdziwi chrześcijanie, których jest, myślę, kilka procent zaledwie w tych kościołach, w tych zborach, może w zborach jest trochę więcej, ponieważ oni czytają Słowo Boże, rozważają naukę Jezusa, ale myślę, że tam też jest zepsucie. Tych prawdziwych chrześcijan jest bardzo niewielu. I ci prawdziwi chrześcijanie spotykają się, czy przy tym stole, czy przy innych stołach, po domach. I niezależnie od tego, czy oni formalnie należą do kościoła katolickiego, czy ewangelickiego, czy jeszcze jakiegoś innego, mogą się spotkać przy jednym stole, modlić się razem, czytać Słowo Boże, śpiewać Bogu psalmy na chwałę, też pomagać sobie wzajemnie i innym ludziom, wspierać biednych, ubogich, chromych i tak dalej. Ci prawdziwi chrześcijanie nie spotykają się w kościołach, bo tam jest miejsce kultu, tylko spotykają się ze sobą. Spotykają się ze sobą i z Bożym Duchem. Pod warunkiem, że oczywiście są napełnieni tym Duchem Bożym, że są ochrzczeni w Duchu Bożym, tak jak Jezus nakazywał, bo Jezus chrzcił Duchem Bożym, a nie wodą, tak jak to ludzie robią najczęściej. No i na koniec chciałbym Wam życzyć dobrego zrozumienia tego, co tutaj powiedziałem, chociaż nie mam złudzeń. Myślę, że większość ludzi, tych nominalnych chrześcijan, która jest przywiązana do takiego tradycyjnego sposobu rozumienia i pojmowania wiary i Kościoła, i tak nie zrozumie, o czym ja mówię. Pozdrawiam jednak wszystkich i szczęść Boże. Co zrobisz, gdy zobaczysz je?